D4 i teraz na przykład dostaniecie w swoje ręce rolkę ze stopem, która działa na całkowicie innej zasadzie niż D4 i IB. No pewne podobieństwa tu są, ale no, chyba tylko na tym układzie mimośrodowym to się kończy. Na tym stanowisku będziecie wychodzili na początek tutaj powiedzmy na 3 metry gdzieś do tej poziomej barierki. Będziecie asekurowani za pomocą lokera. Dochodzicie tutaj do punktu, wpinacie się linką opasającą, wpinacie sobie do drugiej liny, nie na tej, na której jest loker, tylko na drugiej, wpinacie sobie rolkę stop. Po zabezpieczeniu tej rolki, zablokowaniu, wypinacie linkę opasającą i schodzicie na dół. Ja za chwilkę Wam powiem wszystko, jak to zrobić. Rolkę stop wpinamy w ten sposób. Zobaczcie, mamy linę przed rolką. Wpinamy ją tutaj od dołu, żeby ta górna lina szła od strony czerwonej rączki. Nie? Od dołu, od czerwonej rączki maliśmy. Robimy eskę. No i to już generalnie wszystko. Tutaj mamy taki obrazek. Z jednej strony tu po otwarciu rolki, tu przy tym hamulcu też mamy drugi obrazek. Możemy sobie kontrolować, czy dobrze wpinamy. Zapinamy. Zobaczcie, staramy się trzymać tak, znaczy wpinać to urządzenie, żeby zamek mieć do siebie. Każde urządzenie generalnie, jeżeli wpinamy je w siebie, każde urządzenie zjazdowe czy tam do wychodzenia, wpinamy tak, żeby zamek mieć od swojej strony, bo po otwarciu tego urządzenia widzimy wszystko, co i jak, wszystko jest dokładnie pokazane, nie musimy kombinować, odwracać się, jak ta lina przebiega. Dobrze. Pokażę Wam też, na jakiej zasadzie to urządzenie działa. Mam je wpięte tutaj, już tak na gotowo robimy. Wpinam sobie jeszcze raz w ten sposób, od strony, lina od góry wchodzi tu od strony, od dołu, od czerwonej rączki. Zamykam. Zwykła eska. To już jest praktycznie gotowe. Mogę sobie wybrać trochę ten luz. Trzeba tu troszkę pokombinować, na cieńszych linach to idzie troszkę łatwiej. No tu mamy jedenastki, więc one idą dość opornie, ale da się. Rolkę blokuję w ten sposób, że tą linę, która wychodzi stąd, przekładam przez karabinek i zaczepiam o urządzenie. I wtedy mogę sobie już ręce puścić. Wszystko mnie tutaj trzyma. I po odblokowaniu, zobaczcie, też nie jadę. Właśnie od tego jest ten hamulec. Ta czerwona rączka to jest hamulec. Jeżeli puszczę ręce, to nie jadę. Oczywiście na cieńszych linach to nie zawsze będzie tak, że stanę w miejscu. Będzie szansa, że się delikatnie będę opuszczał. To nie jest żadna wada urządzenia, to jest dopuszczone. Po prostu to tylko na grubych linach to jest hamulec, ale na cieńszych to działa jako spowalniacz. Ale broń Boże, nie jest to żadna wada urządzenia, tylko trzeba mieć to na uwadze, że przy cieńszych linach będziemy powolutku sobie zjeżdżali. To nie będzie duża szybkość, tylko taka naprawdę delikatne opuszczenie. Dobrze, chcę zjechać. Co robię? Pamiętajcie, prawą rękę zawsze trzymam tutaj na linie i przy biodrze. Tej ręki po odblokowaniu rolki nie puszczam. Nie puszczam. Lewą rękę łapię hamulec. Po naciśnięciu hamulca zacznę zjeżdżać. I jak tam zacznę, popuszczać oczywiście. Jak puszczę, znowu nie jadę, nie? Chciałbym coś porobić. Nie wiem, wpiąć się w stanowisko. Najpierw blokuję rolkę. Cokolwiek tam robię. Po skończonej pracy znowu wypuszczam. Zjeżdżam. Ale nie ma panika. Co? Nie ma panika, dokładnie. To jest ten minus urządzenia, że nie ma antypanika. Jeżeli spanikuję, nacisnę ten hamulec, tą blokadę, jadę do samego dołu, nic mnie nie zatrzyma. Jedyne co, to może być ten locker. Dlatego cokolwiek robię w trakcie zjazdu, na przykład będę musiał zrzucać sobie co jakiś czas tego lokera, to robię to lewą ręką. Puszczam blokadę, bo ona zadziała tylko wtedy, jak ją puszczę.
puszczam blokadę i wtedy mogę sobie zrzucić trochę tego blokera. Kładę i jadę. Gdybym to zrobił prawą ręką, zobaczcie, trzymam tutaj prawą ręką i zaczął go spuszczać i w tym momencie, nie wiem, pośliznąłbym się, pierwszy odruch jest taki, że złapię rolkę i złapię prawdopodobnie tego blokera, który tam jest, nie, którego chcą. Jednym i drugim. A to wtedy nie zadziała. Zadziała wtedy, jak wszystko puszczę. Jak będę jechał, nacisnę jeszcze mocniej i czyli marnę odwrotnie, szansę, żeby odwrotnie się... do odruchów. To jest fajne urządzenie, ale naprawdę dla ludzi myślących. Trzeba tutaj... Czyli nie dla nas. Omijamy ten punkt i idziemy dalej. Trzeba tutaj naprawdę myśleć, co robimy. Dobra, ja jeszcze tak na szybko pokażę całą tą procedurę. Pogotowie się jechał. Energetyczka. Górnik było zerwiesz. Ten moment jechania... Władzę było załączą i to wtedy. Aha. Będziecie uwolni. Auto... Nic się nie stanie. Na przykład z głowy otyskopu. Mogę prosić o przytrzymanie tego lokera, bo ktoś się tutaj będzie blokował. Jasne. Dlatego jedna osoba nie zawsze tam koledze trzyma. Zobaczcie, lokera trzymam cały czas nad ręką. I teraz nie czytamy, w ogóle nie myślimy o tym, żeby chwycić. Ja myślę, że mistrz pójdzie, nam pokaże. Tak. Mistrz wyznacza tylko. Mistrz pójdzie. Wszyscy będą mówić, że mistrz. To znaczy, nie jest kierownik. No, zobaczcie. Nie, kierownik od zatwierdzania. Dobrze mówię, Eryk? Nie. Od strony czerwonej rączki. Robię eskę. Teczkę, dyplomatkę i podpisy. I jest generalnie gotowy. Wybieram sobie tego plusu troszkę, żeby to odpadnięcie nie było zbyt duże. I teraz, przed wypięciem, oczywiście, przed wypięciem linki opasającej, muszę zablokować sobie roleczką. Mam rolkę zablokowaną. Odpinam linkę opasającą. To jest ten blokujący się loker? To jest ten blokujący. Zobaczcie, jestem zablokowany tutaj. Specjalnie. Jak chcę sobie odblokować? Do lokera dochodzi. Ściągam i popuszczam. Tu naciskam, tu popuszczam. Tu przy biodrze trzymam linę, żeby kontrolować tą prędkość zjazdu. Coś się dzieje, coś muszę, nie wiem, zrzucić sobie lokera. Puszczam lewą rękę. Broń Boże, prawą. Lewą rękę. Wtedy zadziała blokada na rolce, ściągam sobie, czy poprawiam sobie tego lokerka i zjeżdżamy dalej. Jeżeli coś się dzieje, puszczam, nie? Puszczam linę, znaczy rączkę, to wtedy zadziała. Jak będę trzymał, nie zadziała, zjadę na sam dół. Coś muszę zrobić, zapinam sobie. Nie wiem, podchodzę do konstrukcji, spinam linkę opasającą, robię tam cokolwiek. Nie? A pokażę, gdzie rzecz na sam dół. Kontrolujesz prawą ręką. Zadowolony jesteś tam. Znaczy, generalnie kontroluje się prawą ręką. Kontroluje prędkość liny. Tak, prędkość kontroluje się wypuszczaniem liny. Dość ciężko kontrolować tym tą rączką. Ona zresztą też nie do tego służy. Ona służy tylko do odblokowania. Ona powinna działać 0,1, tak? Nie. Naciśnięta bądź puszczona. Do kontroli prędkości służy lina wypuszczana prawą ręką. Okej, kto? Miściuni może. Może Miściuni. Słuchajcie, na początek idziemy sobie tutaj do... No po to się zostaje Miściuni, żeby nic nie robić, nie? Sobie dojść, to no.